Damnica. Go. To nie jest do racjonalnego wytłumaczenia. 6 kwietnia. Mamy -7,5. W zeszłym roku, 2 tygodnie wcześniej, już pływałem motorówką po warcie, pomijając sezonie gniazd. 7,5. Smacznego jajka. Przeleciało jeszcze i pewnie mam zimno. Taka Wielkanoc. Polska. Jeżeli on nie przyniesie gałązek, a ona nie odda swych piórek, nikt za nich nie wybuduje gniazda, a miłość uleci z nastaniem pierwszej wiosny. Serdecznie zapraszam Was na kolejny odcinek, w którym będziemy wpuszczać trocie do dopływów Supi. Będzie można z tego filmu się dowiedzieć, jak to robić, na jakie czynniki zwrócić uwagę, żeby skutecznie i w literze ichtiologicznej zarybić rzekę. Jest dużo przypadków, że produkujemy materiał, tworzymy zarybienie, a moment zarybienia i sposób tego zarybienia, niestety jest nieskuteczny i cała praca związana z opieką tej ikry czy wylęgu idzie w niwecz. Mam nadzieję, że z tego odcinka dowiecie się, jakie czynniki wziąć pod uwagę, żeby skutecznie zarybić akurat w tym przypadku trocią wędrowną, co ma oczywiście znaczenie w stosunku do innych gatunków ryb. Zapraszam serdecznie. Z tego co wiem, to Wojtek już tu poorganizował ekipy, które w różnych miejscach będą rozprowadzać wylęg troci do dopływów bardziej rzecznych rzeki Supi, aniżeli bezpośrednio do niej. Mam nadzieję, że Wojtek zweryfikował to, sprawdził, jestem przekonany, sprawdził, gdzie jest pokarm, gdzie są najlepsze miejsca. No i w jednym z tych miejsc udam się z kamerą, żeby pokazać Wam, jak należy to czynić. Mam nadzieję, że to będzie taki instruktażowy również odcinek dla innych, którzy dopiero zaczynają przygodę z zarybieniem rybami łososiowatymi, albo po prostu zobaczą sobie, w jaki sposób można to robić. Namawiam wszystkich wędkarzy z danych kół, z danego okręgu, żeby pomagali przy takich przedsięwzięciach, ponieważ czym więcej osób będzie zaangażowanych w zarybienie, tym to zarybienie będzie skuteczniejsze. Czasami jest sytuacja, pewnie częściej niż czasami, że okręg czy dane koło nie ma tylu pracowników i muszą te zarybienia rozgraniczać na mnóstwo dni. A jak się zgłoszą osoby do pomocy, to można to skuteczniej i szybciej zrealizować. Z tego co wiem, to taka sytuacja będzie miała miejsce. Worki uszykowane, samochody uszykowane. Strążki. Strążki pływają. Dobra, nie nagrywaj Seba, bo nie? Teraz będę klął. Ale przywitać się. No cześć. Klął na mnie. Nie, bo opowiadam historię i będę klął. Myślałem. Gdzieś na te dopływy się podzielimy. Będę miał też umówionych ludzi w Słupsku.
którzy też nam pomogą gdzieś tam to roznosić, rozwodzić, nie? Te worki. Także za chwilę pójdziemy sobie zrobić średnią i te worki popakujemy. Tylko ja bym jeszcze miał jedną prośbę, dosłownie 5 minut, możecie chodzić z nami. Ja bym pokazał Sebastianowi nasze ryby, bo on tutaj takie tam nagrywa filmy przyrodnicze. Zobaczymy parę momentów. Chcę taki instruktażowy film przy okazji właśnie nakręcić, w jaki sposób się to powinno odbywać. Super właśnie, że też może dwa zdania. Nadzór wodny w Słupsku. Tak. I nadzór wodny w Słupsku przyjeżdża na takie zarybienie właśnie, proszę powiedzieć, po co? Bo nie wszyscy widzowie wiedzą, a lepiej właśnie, żeby wytłumaczyć. No tak, jest. Sprawdzić to, co pan Wojciech deklaruje w piśmie do RZGW, czy to naprawdę jest zgodnie z operatem realizowane to. Nie, nie, panowie z nadzoru, ich jakby nie interesuje operat. Aha. Operat z tego, co jest w operacie, rozlicza mnie RZGW w Gdańsku, tam są od tego ludzie. Panowie z nadzoru wodnego mają powiadomienie. W powiadomieniu jest napisane tyle i tyle zarybiamy wtedy i wtedy takim sortymentem. Oni przyjeżdżają, są na odbiorze, sprawdzają ze mną, się liczą średnią te ryby, czy to jest zapakowane, czy to jest zawieżone, czy to jest zarybione. I oni to podpisują. Ja mam protokół zarybienia. A dalej, czy to się zgadza z operatem i czy to wszystko gra, to już jakby kontroluje RZGW i Urząd Marszałkowski. Oni stwierdzają tylko to, co ja realizuję dzisiaj. Rozumiem. Faktyczne działanie. I tak naprawdę nadzór wodny nie ma operatów ani umów. Tym zajmuje się już jakby sam Gdańsk. Nie? Rozumiem. Tak. Tak to wygląda. A patrz, to myślałem, że jakby ta sama jednostka. Nie, znaczy to jest ta sama jednostka. Tak. No, to jest jakby oddział terenowy. Rozumiem. Który gdzieś się tutaj zajmuje. Nadzór wodny. Okej. Okay. Jasne. Dobra, idziemy teraz, pokażę ryby. Panu też pokażę, bo na pierwszym zarybianiu. Chodź. Standardowa procedura. Tak, dobra. Tak mocno nie trzeba. Tak o wystarczy. Żeby podeszły, nie? Jedną nogą, drugą nie trzeba tam wcale stawać. Dobra, Seba. Co się dzieje? To jest szumuje wcześniej. Te trocie, które dzisiaj będą wyjeżdżać, są na tych dwóch długostrumieniowych aparatach. Tych. Okej. Okay. One wczoraj jeszcze były na tych aparatach greckiego. Byłeś nagrywał. Aparaty greckiego pokazywaliśmy widzom. I to przenieśliśmy. Tutaj mamy jeszcze pstrąga potokowego wyleń. Okej. Okay. Tak, którym będziemy zarybiać w środę. Więc on jeszcze sobie jest na aparatach. A wczoraj, żeby dzisiaj nie tracić czasu, przerzuciliście rybę do aparatów strumieniowych. I stąd będziemy sobie tutaj robić średnią, stąd będziemy załadować. Tutaj mamy przygotowane wagi, worki i tak, żeby to sprawdzić. Ale powiem, co tutaj mamy. Tutaj mamy rozżerowany już taki fajny wyleń troci. To jest akurat troci upaska. Tutaj mamy wylęgi troci, które dzisiaj będziemy wywozić. Tak? Tutaj mieliśmy jeszcze przedwczoraj wylęk rozżerowany pstrąga potokowego, który pojechał w dorze Czołemy. Mamy tutaj dzikie pstrągi potokowe na tarlaki zostawione. Tutaj mamy łososie. Mamy łososie z pierwszego tarła, pamiętasz? Są łososie. Dzwoniłem do ciebie, że mamy łososia, tak? To są właśnie te łososie, nie? Także tutaj mamy te łososie. Ja może przybliżę, poczekam. Jest dobre światło. Jest, złapię. Jest dobre światło tam przy łososiach. Charakterystyczna rzecz, zwróć uwagę na wielkość płetw. Płetw pięciowych tych łososi. Wyglądają takie, przypominają trochę z zachowania i wyglądu sandacza, ale mają takie bardzo mocno nastroszone. Nie? A faktycznie, widać. No widzieliśmy na tarle łososia, jak samica właśnie w płetwie piersiowej sobie rozszerzyła i stanęła. Dzięki temu w bardzo wartkim nurcie, rozszerzając tylko płetwy piersiowe. Zobaczcie, tu jest porównanie. Tu jest trotka. A tu jest łosoś.
mnóstwo tego. I tak wygląda aparat. Strumieniowy. A ten wylęk będziemy puszczać. Zrobimy średnią. To sobie przygotujemy pod średnią. Zrobimy ze dwie, tak żeby... No i teraz zobaczycie, w jaki sposób można przeliczyć rybę przed zarybieniem. Nawet biorąc pod uwagę, zobaczcie, tarujemy, tak? Takie szkraby. Z wodą, robimy tarę, jest zero, tak? Bierzemy jakąś wielką ilość ze środka, nie za małe ryby, nie za duże ryby, bierzemy średnio ze środka zawsze. Taką policzalną ilość, najlepiej tak do 100 osobników. Wysuszamy, żeby wody nie ważyć, tak? Mamy zero. Mamy zero. Wrzucamy rybki. 8 gram. 8 gram. No i teraz... Przeliczyć trzeba to, co jest... Jest nudna robota, niestety ktoś musi ją wykonywać. No ale lepiej to niż to wszystko. No tak, i liczymy, tak? No i mam. 4. 5. I 4. 9. 10. 10. 71. 72. 72 i 5, 77. 77, 78, 79, 80, 83, 84. Pan Paweł przelicza. 84? 8 podzielić na 84. 009. 009, tak? Czyli jedna sztuka waży 0,09 grama. Robimy drugą średnią dla porównania. 44. 46. 46,2. 48. 48,4. 52. 5 gram podzielić na 52. 0,096 to 0,09, nie? Czyli przyjmujemy, że jedna ryba ma 0,09 gramów. Dokładnie. I teraz tak, mamy, będziemy w zależności od wielkości dopływów i miejsc, gdzie będą te ryby wpuszczane, będą worki ładowane od 2 do 4 gram, do 4000 sztuk, tak? Więc jeżeli, teraz mamy prosty przelicznik, jeżeli chcemy załadować 1000 sztuk, no to jest 1000 razy 0,09 to jest 90 gram, to jest 1000 sztuk, tak? 180 gram to jest 2000 sztuk. 360 gram to jest 4000 sztuk. Dokładnie. I tak ładujemy worki, tu mamy podzielone, rozwozimy, roznosimy ładnie, ale to już tyle. Dzisiaj ile worków uszykujesz? W sensie ile miejsc jest? Na dzisiaj jest... W dzisiejszym dniu? Ale 4... 7, 8, 10, 12, 12, 14 miejsc. Dużo. No dużo. Stąd są pomocnicy. Fajnie, że dopisują, bo czasami bywało tak, że się zgłaszali wędkarze. Ja przygotowywałem na przykład na 30 worków akcję. No i miało przyjechać 3-4 samochody. Przyjechał jeden, albo wcale. No i ja zostałem z małym i mieliśmy na przykład po 10 czy po 15 worków. Od rana do nocy. Ale te same ilości będziesz kładł jakby w dane miejsce, czy sobie... Nie, ja mam... Wyszczególniłeś, że w jednym więcej, w drugim... No to jest okay. 2000, jak jest większe i więcej miejsca, to jest 4000. I teraz będziemy to rozdzielać. I teraz będziemy to rozdzielać, ja będę to gdzieś tam opisywał. I każdy... To już jest jakby zaplanowane wcześniej. Dobra. Dobra. Ja potrzebuję 2 trzy. Tak, ty potrzebujesz 2 trzy. O, Grzesiu to już... A Grzesiu, który raz na zarwieniu? Oś któryś. Któryś. I to jest prawdziwy wędkarz.
Bo ja też organizuję. Już wie, o co chodzi. Nie, raz w roku organizuję taką akcję, głównie na rybku, tego na rybku jest zawsze dużo więcej, nie? Worku, wszystkiego. Piszę takie pismo do RZGW, żeby pozwolili mi. Generalnie w umowach nie mam takiego czegoś, że nie mogę zarabiać w weekendy. No ale staram się dostosować, tak żeby panowie mogli mnie kontrolować. Ale no jakby brakuje tych samochodów i rąk do pracy, żeby na te całe do rzeczy to rozwieźć. Więc organizuję raz w roku taką akcję na sobotę. Piszę wtedy maila o pozwolenie na zrobienie w sobotę. No to jest jakby też tak, jakby potwierdza wiarygodność tych naszych działań wśród lekarzy. Robimy duże ogłoszenie i w sobotę przyjeżdżają lekarze, rozdajemy pineski, jeżdżą, siteczka, gadereczka. Jest fajna akcja, no taka jakaś taki, nie wiem. Wymiar społeczny. Poznajemy się nawzajem, jakaś integracja. To fajnie działa raz w sobotę, nie? I raz w roku robimy w sobotę. I wielu wędkarzy mówi tak. No ja bym ci pomógł, ale w tygodniu pracuję, nie? Organizuję na sobotę. Mówię, chłopaki, za dwa tygodnie wszyscy są w sobotę, walimy, nie wiem, tam 100, przesadzam, no 50 worków do rozwiezienia. Dobra, wszyscy są, nie? Miało przyjechać, bywało tak, że przyjechało w sobotę 15 samochodów, nie? Super, bomba. Ale bywało tak, że miało przyjechać 15, przyjechało 3. No ja na pierwszej organizacji sprzątania brzegu Warty, jak dałem ogłoszenie, to 700 osób mi się zgłosiło na akcję. Wiesz, ja muszę zapewnić worki, rękawice dla wszystkich, jedzenie i tak dalej. Przyszło 30, nie? Z 700 zgłoszonych osób. Więc jeżeli ktoś chce pomóc, no, to niech pomoże i nie przeszkadza. To niech pomoże, ale jak nie jest pewny, to lepiej tak. Rano się obudził i sobie postanowił, że jednak pojedzie na ryby, albo dzień wcześniej tam, nie wiem, wypił sobie tam za dużo piwek, to już lepiej jakby w ogóle nie mówił mi. No, to o tej przeszkodzie właśnie mówię, bo tak, to ktoś szykuje się pod to, nie? Fajnie. To znaczy tak, tu zrobimy Słupsk. Mhm. Tutaj chcę sobie pokazać te strumyki w Słupsku. I pojedziemy ze Słupska jeszcze na Kwaczą, tam na takie trochę trudniejsze tereny. Tam fajna ta Kwacza jest tam górna, byśmy chcieli to zarybić. Co jeszcze w czwartek chcemy zrobić? Aha, to odpada, bo tutaj tamy bobrowe są już do samego ujścia. To jest ten dopływ do Glaźnej, jak się jedzie z Krępy. Nie, jak się jedzie z Krępy do Łosina. I on tam chodzi. Taki my go nazywamy destylat. Z takiej łączki, on był piękny. My tam kiedyś zarybialiśmy ikrą, to my na 50 metrach mieliśmy 300 ryb, takich na rybków jesiennych. A teraz to jest jezioro. Tam po prostu bobry zamieniły to w jezioro. Tam nie ma już gdzie wpuszczać, więc ja miałem znaki zapytania. Ja to wykreślę gdzieś tam, gdzieś możesz... O, Seba, zobacz, jaka lista jest na dwa dni. No ładnie. Nie. Ale bardzo, bardzo dobrze, że zobaczcie, ile czynników jest branych pod uwagę, jeżeli chodzi o wpuszczenie ryby. No tak, i to jest właśnie. I te niestety bobry bardzo fajną robotę robią, bo trzymają wodę. Tak, ale dla ryb łososiowatych zmieniają charakter rzeki. Jest problem, bo nie dość, że zabierają nam dopływy, w których zarybialiśmy, tak? Gdzie się nie odbywało tarło i mamy ograniczone miejsce do wpuszczania ryb. To co gorsze, odcinają, mamy bardzo mało dopływów takich tarliskowych i one odcinają po prostu całkowicie takie dopływy dla troci i nie dość, że te trocie tam po prostu nie są w stanie wpłynąć w te dopływy, gdzie się rozmnażały, to te niewielkie ilości tych odcinków, tych małych rzeczek ze żwirowo-kamienistym dnem, które były tarliskami, są zamienione teraz w stawy. Więc i tak bardzo mocno ograniczona jest jakby ta powierzchnia tarliskowa i odrostowa w dorzeczu Słupi, a przez bobry jeszcze jest pomniejszana. Ale ekosystem się zmienia, nie? Jest pomniejszana, więc to idzie tylko gorzej w dół. No to tak ja dostałem na przykład, bo już brałem udział w zarybianiach, to wiem, co mam zrobić. Są trzy pineski. I są trzy pineski, jest tutaj opisane, nie? Że kruszyna, możesz zaparkować przy transformatorze. Tak. Trzeba roznieść w dół, bo tam w górę jest pogrodzony strumyk. Nie, i dalej, nie? Strumyk przy przystanku w Płaszewie, 2000 sztuk. Można roznieść trochę w górę, trochę w dół, nie? Kwacza na drodze leśnej. Wszystko jest pineska, wszystko każdy wie, wiesz. Tak? Taka organizacja, widzicie? To Grzesiu, przedstaw się. Grzegorz Kondrat. I dlaczego tu jesteś? Bo wędkuję dużo. Wędkuję, strasznie lubię wędkować na rzece, szczególnie w Strągi. Łowię w tych miesiącach, kiedy nie mogę na łódce pływać. Okej. Okay.
I co? Trzeba to robić, tak? Czujesz potrzebę, żeby tu przyjechać i pomóc poważnie? Tak. Jeżeli mogę, to przyjeżdżam. I pan tutaj? Ja również jestem wędkarzem, który kwacza to będzie. Chcę pomóc w utrzymaniu tych gatunków. Mamy tam na łąkach robić, szczególnie chronionych. Rzadkich, coraz rzadszych zresztą w naszych wodach. Niesamowite, widzicie, zobaczcie, to jest to, o czym mówiłem, że można mieć pretensje, nie wiem, do użytkowników, do Polskiego Związku Wędkarskiego, do kogokolwiek. A ja uważam, że pretensje trzeba mieć do siebie. Można przyjechać, pomóc, a nie narzekać, bo to każdy umie. Tak, to jest najprostsze, a jednak no, jak weźmiemy odpowiedzialność za siebie, to też przy okazji pomożemy, a też fajna wiedza, nie? A tak jest stare, utarte przysłowie, ryby na kanapę nie przyjdą. Trzeba im pomóc, żeby one się rozmnażały, niestety. Cztery. Jasne, no jasne. Jeszcze będę miał tak, w Słupsku jeszcze też będę miał chłopaka, Bartka tam z rodziną i oni będą jechali na Gnilną, na Wrześcia, czyli na tą drogę tam już na sam koniec. I we Wrześciu przy sklepie są jeszcze te dwa. Zobaczcie, wszystkie ustalenia tutaj trwają. Reasumując, bo tak zaczęło się ambitnie. Wojtek pokazał ryby, które tutaj ma, różnego rodzaju, różnego gatunku, różne partie tych ryb. Zbliżył wszystkie do tego samego w zasadzie rozmiaru, mimo tego, że miał w różnych okresach tetarła, ale kontrolował to temperaturą wody. Więc odniósł duży już sukces, że może tym swobodniej zarządzać. A teraz trwają dyspozycje. Wcześniej Wojtek sprawdził te dopływy, jeszcze go spytam, na jakiej zasadzie, żeby ta wiedza też była. Ja znam odpowiedź, ale chodzi o to, żeby ten materiał był tutaj przedstawiony dla was. No i trwa rozdysponowanie poszczególnych osób, które no fajnie, że poczuli się i poczuwają do tego, żeby brać w takich przedsięwzięciach udział. Rewelacja. Dobra, i tu masz po 2000 i teraz robimy 4000. Czwórkę dasz na wierzch i my ją po prostu przyklejemy drugim kocem. Także też po to te kręcę te materiały właśnie, żeby jakby pokazać tą literę ichtiologiczną, nie? No i też biologiczną. Dla mnie najlepszym przykładem właśnie była ta sielawa, jak ona się połączyła z wszystkich worków w jedno stado i co by nie powiedzieć, do kilkadziesiąt minut pływała po powierzchni. Ma już to w instynkcie, tak. Żeby się grupować. Normalnie się tak połączyła w stado i zupełnie inaczej potem właśnie szczupak, którego trzeba rozwozić. Totalnie rozprowadzić. Tak, to się będą zjadać nawzajem. No. To drapieżnik. Zresztą też chodzi o pokarm, nie? No sielawa okej, pelagiczna, dobra. Ale szczupaka, no to jak, no w jednym mięsko, miejscu... Mięsko. No. To nam nie przy... ten, jak włożymy na górę, nam nie... Co? Nie. A my już teraz rozwinieramy. Idę zobaczyć, jak ładuję. Dobra. Tak, to puste, a na pas wodą. Jasne. I tak, to można tego sportować już, bo to będzie trzeci worek dla Grześka. A następne już będą szły na mój samochód i na Michała. Więc chętnie przyjął Grzesie. Tak. No i pokaż teraz, jak masę ważysz. No zaraz. I chyba jeszcze będzie parę worek. Trzeba to rozkładać. To. Zaraz, jak podjadę i... Tu chłopaki sobie wrotują. Tlen. Pamiętajmy, żeby tlen, jak się napuszcza, żeby końcówka nie była w wodzie, bo uszkodzi to rybę. Zawsze ponad powierzchnią wody. Wiązanie standardowe. Podwójny worek dajecie, czy pojedynczy? Podwójny. Zawsze podwójny, nie? Takie niuanse, ale lepiej powiedzieć.
organizacja dzisiaj. Gdy skończymy zarybianie... Nie gadaj! Zaczniemy wędkowanie. Naprawdę? Ale nie ich, nie ich. No nie, no ja sobie zdaję szukać sprawę. Tych większych, które wypuszczaliśmy parę lat temu. Tak. Akurat dzisiaj trocie, to no to... To akurat my pojedziemy na pstrąg później. Cwany plan. Cwany plan. Jak się bierze urlop, to trzeba cały dzień wykorzystać. Tak. No do zobaczenia. Wszystkiego dać dobrego. Naturze i może ta natura coś da. No mam nadzieję. Na razie. Powodzenia w takim razie. Do zobaczenia. To chytry plan. Czyli 3000 sztuk, tak? No 280, bo tu jakiś tam gratisik zawsze na wodę jest. I tu mamy 3000 sztuk, które będziemy wpuszczali rano. Okej. To akurat dla nas ładujemy teraz. I ten też załadujemy 3000, czyli następne 270 gram. No, bereczko takie niepełne. O. Tarujemy. Jak to na zawodach? Wiesz, bardzo dobrze. Tak? Dobrze. Pochwal się. Nie no, kolejne doświadczenia, to jest najważniejsze. Okej. To jest najważniejsze. Maciuś, weź może ty wodę. No nie ma problemu. My będziemy tu workować. Kolejne 3000 małych rybek, gotowych do wyjazdu. Oj, czekaj, 10 sztuk zostało. Jak nas oglądają dzieci, bo czasami wiem, że kanał oglądają dzieci, to ważna uwaga, matematyka się przydaje. Teraz będziemy ładować. Na siebie 4000, 3000, 4000. No dobra. To też dla nas? Tak. My weźmiemy 5 worków. Okej. I teraz 4000, czyli 4000 razy 90 gram to będzie 360 gram, tak? Ja tak szybko nie liczę, jak kręcę i się skupiam na filmowaniu. Tak, do tego 360. 460. To ładnie jest. Dobra. Muszę podjechać. No i mamy 4000 rybek. Zobacz, jakie piękne. Kto by pomyślał? Fajnie, ale dobrze, że już jadę. Tak? To już za dużo. Spędzają ci sen z powiek? Wiesz co, nie, za gęsto mam. No to pierwsze. Rosną, wiesz, jedzą, rosną. Robi się coraz ciaśniej, także fajnie, że już zaczynamy po prostu wywozić, bo... No tak, jakby się chcieli przytrzymać, to by trzeba przesadzić, nie? Na kilka zbiorników. Trzeba by było je porozrzedzać, no ogranicza nas miejsce. Także dobrze, że to już wiosna, chociaż ta wiosna też taka jest zdecydowana. Te przymrozki też nie ułatwiają. Nie? No. Długi początek był fajny w Wielkopolsce, więc jakby ci, co szczupaka wycierali, są zadowoleni, ale jak się w naturze wytarł, no to zobacz, to już też no to już po ikrze. Może być już kiepsko. Ale to już u ciebie rybacy wycierali. No, już mają tam swoje załadowane. Na Mazurach mają też swoje załadowane już. Kurde, a u nas cisza zawsze.
nic się nie dzieje jeszcze. No, ale tu na północy trochę chłodniej. Ale że Mazury, naprawdę? No. Mikołajki już tak. Ale to oni też będą mieli, kurczę, kłopot. Wiesz, tam mają różne partie też wód, no, bo tak. Z głębin będzie, no, będzie tak. Później, nie? Więc mogą sobie to jakby też podzielić, nie? Tak. A ten na płytszych wodach, to tak, to... Woda się nagrzała i się odpaliła. Dokładnie, ze sandaczem jest tak samo właśnie, że ten głębszy, jak my kontrolowaliśmy i przyjmowaliśmy rybę, co można zobaczyć właśnie też na filmach poprzednich, no to niestety... No te różnice u nich są duże dosyć, że ryba rybie nierówna, nawet jak wyjdzie z głębi, to ona jest jeszcze niedojrzała, nie? Te populacje są różne, to tak jak ty mówisz, są też szczupaki toniowe, są też szczupaki, wiesz, przebywające później. Tak, tam jest duża charakterystyka zbiorników, nie? I jedno jezioro, a różne populacje szczupaka i wszystko tak. Się trzewiecie. No, to zresztą szczupak ma takie rozległe też, nie? Ja pamiętam, jak byłem w szkole, to szczupak się pod lodem przecież tak. Docierał, nie? Weźmiemy to, nie się wyrwy. Chyba masz jakieś staczka? Nie wiem. Dezynfekcja. Cały czas. Nie, jeszcze nawet w swojej wylegarni. Właśnie, kurczę, ale to sobie wam mówi, że to już... Ale to wiesz, zawsze jest tak, że w lutym już niektórzy trą. No ale to Kutko ma to jezioro? Nie? On ma takie rynnowe bardziej. A, on zawsze wstał. Tak samo Żywicki, nie? Słuchajcie, od lewej trzeba układać. Dziurę masz w spodniach na tyłku, ja kręcę. Mam dziurę? Nie, żartuję. To zdarza się mi to śmiesznie. Piszę. Żebyśmy nie pomylili się zbytnio. Te były po 3000, nie? Tak, poczułem. Dobra. Teraz. No, operator. I tak jak mi wychodziło z ikry, miałem podzielone to te dwa aparaty długostrumieniowe. Wynikało to z tej ikry, z tego wylęgu. Mm-hmm. Liczyłem, że będzie gdzieś tutaj około 40-50 tysięcy. Z tego do załadowania jest 6 tysięcy. Czyli będzie 46 tysięcy. No i tak mniej więcej to wyjdzie. Tak jak sobie tam mniej więcej to miało wszystko wyjść. Brawo. Tak, to mniej więcej. Lata doświadczenia. No. Jeszcze nie mogę paworki po 3 tysiące i kończymy. A to już więcej nie wybija. Już Wojtek wiedział. Na podstawie ilości ikry, ile będzie miał tego wolęgu tutaj. I 270 gram, 3000 sztuk, następne. No i praktycznie wyjdzie tak, że zamkniemy. Trzy tysiące dla Michała. Michał, gdzie będzie wpuszczał? Michał będzie wpuszczał do rzeki Gnilnej w odległości około od 200 metrów do kilometra od swojego domu. Zna teren bardzo dobrze. Michał wpuszcza, później jeździ na spacery z dziewczyną, obserwuje rybki, jak rosną w ciągu lata, jak zbierają owady. Także zapraszamy do pracy w PZW. Z dziewczyną? Tak, dziewczyny też. No i po uszykowaniu wszystkich worków, po przeważeniu, to zobaczcie, ile rybek zostało. Garstka.
One zostaną przerzucone do tamtego zbiornika. No i co by nie powiedzieć? Tablica. Doświadczenie powoduje, że na podstawie ikry, co można zobaczyć zresztą na poprzednim filmie i twoich wyliczeniach, idealnie złożyło się. Brałeś pod uwagę jakieś straty jeszcze? Tak. Ale jaja. Gdzieś tak doświadczenie mamy, że no przyjmujemy, że w tyle i tyle średnio ikry jest wyliczne. No wiadomo, że nie policzymy co do sztuki, nie? Ale... I tu wyjechało z tego basenu ile? Wyjechało dzisiaj 46 tysięcy. 46 tysięcy. No i wynikało mi z ikry, że będzie około od 40 do 50 tysięcy wylęgu. To jest 46, no w sami. Jak miałbym przy sobie medal, to byś go właśnie teraz dostał. Oj, powinienem dostać nie jeden. Super. Michałowi teraz zrobimy zdjęcia. Gitara. Jedziemy do Słupska. Dzikie jest piękne. Albo i nie. Twoja decyzja ma dzikie znaczenie.